Cześć, 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 witajcie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Gryterraria na kanale Rybik. Dziś chciałem jeszcze troszeczkę przedłużyć nasz temat związany z Hellfightem, ponieważ chciałem zrobić dzisiaj jego farmę oraz zrobić kilka rzeczy, których jeszcze nie zdążyliśmy zrobić z tego to właśnie materiału. Zapraszam wszystkich do oglądania. W ogóle trochę kasy mi dzisiaj było, bo byłem czyścić znowu biomy, jak zwykle sprawiały problem. Pozbyłem się tego całego halo, które tutaj było i mnie nie dawało mi spokoju. Trochę już będzie czysto. W związku jeszcze z tym zepsuciem, które kiedyś tutaj było, co mi się cały czas rozrastało, ono się rozrastało od tego miejsca, nie wiem dlaczego, mimo że tam kilkukrotnie czyściłem. I teraz tam przekopałem wszystko tak, że tam nie ma ani jednego bloku, który mógłby zostać zarażony. Dżunglę też wyczyściłem, bo tu mi troszeczkę tego się nazbierało. No tak po prostu mam już w sumie czysto. I zapomniałem wspomnieć, że nasiona... nasiona... w sensie roślina tego... dygocienia można ją zbierać, kiedy wam się podoba. To jest... migotek oraz dygocień możecie zbierać, kiedy wam się tylko podoba. Dziennice w dzień, nocnice w nocy. Zmokłoliś tylko podczas deszczu. Ogniokwiat bodajże gdzieś koło południa. Nie pamiętam, musielibyście sobie to dokładnie sprawdzić. I to byłoby chyba wszystko. A jeszcze właśnie. Jak to się mówi? Czekajcie, nie pamiętam tego nazwy. Fastozmon zbieracie tylko podczas pełni księżyca i podczas Blood Moona. Dobra. Przejdźmy może do dzisiejszego odcinka. Chciałbym sobie dzisiaj właśnie zrobić farmę chrolofilu, gdyż on mi się całkiem może przydać. Wezmę sobie do tego parę cegieł. I tak. Pokażę wam kilka rodzajów, w sumie trzy rodzaje farm, jakie ja znam. Wszystkie polegają na tym samym, tylko że mają po prostu inne ułożenie. Dobra. Jaskinie. Pamiętajcie, żeby zawsze budować to wszystko w jaskiniach. Bo możecie też to budować w podziemiach, ale to będzie wam bardzo wtedy wolno rosło i w małych ilościach. Tu wybudujemy sobie naszą pierwszą farmę. Najpierw muszę to wszystko tutaj zrobić sobie w miarę równy teren i tutaj wszystko wyrównać. Budujecie sobie właśnie takie oto pomieszczenie. Jej wysokość w sumie nie jest jakaś określona tylko pomieszczenia, ale pamiętajcie, że... Zaraz wam to pokażę, ponieważ... nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ponieważ chodzi mi o długość pomieszczenia. Ponieważ hodowanie chlorofilu polega na tym, źrenicy polega na tym, że stawiacie sobie, poczekajcie, wyłącz linijkę, stawiacie sobie właśnie tutaj takie bloki, no, po prostu błota. Gdzieś na takiej wysokości może. Źrenica rozrasta się po błocie. Zaraża inne bloki błota, zmieniając ją w źrenicę. I ona działa w ten sposób, że wokół jednej, żeby źrenica mogła się rozrastać, wokół niej nie może znajdować się w zakresie 40 bloków, nie może znajdować się więcej niż 25 bloków źrenicy i w zakresie 140 bloków nie może znajdować się więcej niż 150 bloków. Więc ja sobie będę budował coś takiego. Wybudujemy sobie taki pasek w ziemi o długości 10 bloków. Znaczy błota. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze jeden. Dobra. Teraz. Ważna rzecz. Robicie sobie taką jakby konstrukcję tego wszystkiego z no, dowolnego materiału, takiego, który nie będzie żaden sposób kolidował z tą farmą. Nie róbcie tego z błota, rzecz jasna, bo po prostu będzie wam to wszystko też zarastać źrenicą w nieodpowiedni sposób. Najlepiej jakieś cegły, bo cegły są najbardziej uniwersalne. Nie rozrasta się na nich zepsucie. Dobrze wyglądają, w sumie nie mieszają się z innymi blokami. Robicie sobie taką konstrukcję mniej więcej. Jest kilka sposobów na farmienie chlorofajtu. Ja znalazłem taki całkiem fajny, bardzo wygodny sposób. To zrobimy sobie coś takiego, żeby było tutaj ładnie, łatwiej było wchodzić. I teraz ważna sprawa. Bierzecie sobie chlorofil, zielonicową rudę, 4 sztuki, kładziecie ją w tym miejscu. W tym miejscu.
chyba się nie pomyliłem. Nie, pomyliłem się, nieważne. Już widzę, się pomyliłem. Jeszcze raz. Kładziecie ją w tym miejscu. W tym miejscu. W tym miejscu. I w tym miejscu. Tak widzicie, właśnie na przemian. Tak, żeby one się jak najszybciej tutaj rozrastały. Chciałem pochodzić po słabu, to trochę oświetlić może. Żeby tu jakkolwiek jaśniej było. I to będzie się już wam normalnie rozrastać. To jak on to wszystko zarośnie zielenicą, to po prostu bierzecie sobie kilof, lecicie tutaj do góry i wszystko wykupujecie w ten sposób. Jak skończycie, to po prostu zapełniacie to sobie z powrotem błotem. To będzie farma, która będzie mi tutaj służyć prawdopodobnie do końca gry. Jeszcze wam chciałem pokazać dwa inne sposoby, dwie inne rodzaje farm. Do tego co idziemy sobie gdzieś indziej. Raczej znam. Dobra, ja sobie tutaj potem to zapełnię innymi farmami. Pamiętajcie, żeby odległość od nich, od tych farm, była 40 bloków. Może być troszeczkę mniej, 1 czy 2 bloki, bo tutaj jak widzicie, bo ja mówię teraz o tych cegłach, odległość od nich, to ma być 40, niecałe bloków, 39, 38. Żeby po prostu sobą te, ilość tej zielenicy wam nie kolidowała ze sobą. Dobra, zejdziemy sobie teraz niżej. Pokażę wam inny rodzaj farm. Bardziej chyba popularny i bardziej prosty do wybudowania. Robicie sobie po prostu blok błota 5 na 5 w ten sposób. Czekajcie, oświetlę to troszeczkę. W ten sposób. Na środku sterować. A. Wyjera Davis został zabity. Przypomniał mi się, że on mieszka na statku i co chwilę tam spada do wody. Więc tak, robicie sobie właśnie taki klocek i on po prostu będzie wam się już rozrastać. To już jest praktycznie gotowa farma zielenicy. I po prostu taką możecie sobie zrobić jakąś sieć takich właśnie bloków. Co 30 właśnie bloków możecie sobie coś takiego zrobić. Taką wielkie pomieszczenie i po prostu tak jak mówię, co 30 bloków możecie sobie postawić coś takiego. Bodajże 5 takich klocków możecie postawić maksymalnie w takim zakresie, ponieważ tak jak mówiłem, 150 sztuk zielenicy to jest maksymalna ilość, jaka może się pojawić w zakresie 140 bloków. Mi się jeszcze widnie rozrasta, ale pamiętajcie, że jeśli wam to zielenica nie chce się rozrastać, to się nie zniechęcajcie, ponieważ zielenica rozrasta się bardzo długo. Może wam się rozrosnąć od razu po postawieniu, a może to też zająć 2 dni, żeby wam się pierwsza ruda rozrosła. Na przykład nie wiem, czy to widać. Tu kiedyś niechcący wyczyściłem, że grzyb wybiło mi to, jakby tutaj trochę zielenicy urosło na przykład. W sumie fajnie, nie narzekam. A i właśnie, nie stawiajcie tego przypadkiem koło grzybowego biombu. Jak na przykład sobie go wyczyścicie, to może na przykład wam się pojawić tam właśnie zielenica, która będzie wam blokować rozrost tego. Szmaragdy. Dobra. No i teraz będę sobie czekać, aż mi się to rozrośnie. Nie jestem pewien, czy to musi... Bo pamiętam, że w starych wersjach, opatrzcie, Truffle Wars, trzeba go zdobyć. Ciekawe, czy mi się uda. Tam strasznie, kurczę, wam powiem... On za bardzo, widzę, jest tam zamknięty. Będę musiał go jakoś od góry... Od góry będę musiał go jakoś zeskoczyć. To jest tam, nie wiem, czy go widać. Tu widzicie? Robak truflowy. Ja spróbuję go złapać. Nie wywalę rzadki i wcześniej przydatny stwór. On mnie nie zauważył tylko. Siatka. Mam go, udało mi się go złapać. To jest nasz drugi, którego złapaliśmy. Dobra, ja sobie jeszcze, bo chciałem wam pokazać jeszcze jeden rodzaj farmy, ale nie wiem, czy go dobrze przedstawię. Polega on na dokładnie tym samym, co farma poprzednia. Czyli po prostu stawiacie sobie klocki takie. Jesteśmy gdzieś niżej, może tutaj na przykład. Robicie sobie tym razem, gdzie mam pochodnie. O, już dużo lepiej. Robicie sobie blok 3x3. Na środku stawiacie zielenicę i to już jest gotowa farma, można powiedzieć. I po prostu takie bloki możecie stawiać w troszeczkę, powtarzam, troszeczkę większym zagęszczeniu niż tamte bloki, właśnie te, gdzie one są. Jeszcze takie bloki 5x5, ale to zagęszczenie jest tylko troszeczkę większe, bo tu jakby macie 9 bloków, to wokół niego możecie jeszcze może się zmieścić tam, powiedzmy, ile to, 16 bloków możecie jeszcze wcisnąć wokół niego.
Więc można powiedzieć, że możecie jakby o jedną, jakby od gdzieś tak, jakbyście stawiali zamiast tych 5 na 5, byście stawiali te 3 na 3, to oszczędzicie jakieś dwa bloki miejsca w każdą stronę. Ale to się raczej nie opłaca, bo taka farma rośnie wam 9 bloków źrenicy i końca, tam wam urośnie aż 25. To się po prostu lepiej opłaca, dlatego tego nie polecam sposobu. Szybciej będzie wam to rosło troszeczkę, ale tak jak mówię, to się niespecjalnie opłaca. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Pójdźmy sobie na górę. Ile mam tego źrenicy przy sobie? 128. A i właśnie, pójdę sobie jeszcze skończyć tam budować te farmy w sumie. Czy się nie rozrosło, ale to wystarczy poczekać naprawdę, bo i jeszcze jedna rzecz, bo nie jestem pewien, jak to jest od najnowszej wersji, ale w starych wersjach było tak, że wystarczyło ją postawić koło błota, ona się normalnie rozrastała, a teraz nie wiem, czy przypadkiem nie musi się znajdować w dżungli. Zaraz sobie to sprawdzę. Dobra, 40 bloków, przepraszam. Czyli gdzieś w tym miejscu, jak stoję. Dobra. Ja to sobie będę to budował i widzimy się, jak już coś tutaj urośnie może. Dobra, już się bałem, że ten chlorofil mi się to nie będzie rozrastać, bo tu widzicie, że tutaj od tej pory jeszcze mi się nic nie rozrosło, a tu już widzę, pierwszy blok się rozrósł właśnie, więc super, już się bałem, że coś źle zrobiłem. Tu na dole się widzę też nie rozrósł, ale tak jak mówię, tu się rozrósł, tu właśnie w kilku miejscach widzę, że się całkowicie mi nie chciał rozrastać, ale tu w tym właśnie miejscu mi się już pojawił pierwszy blok. Super, mamy sukces. Dobra, ja się prześpię jeszcze, a właśnie, ile mam tej źrenicy? 120 sztuk. Przerobię sobie to wszystko na sztabki. Gdzie mam piec? Tu mam piec. A, może nie wszystko. I teraz weźmy nasz stary Excalibur. Bo chciałem sobie jeszcze dzisiaj zrobić jedną rzecz. Czyli właśnie Excalibur, ulepszyć go do prawdziwego Excalibura. O ile ja go gdzieś mam. O, jest tutaj. Excalibur. Przy pomocy zielonicowych sztabek możemy go ulepszyć do... Aż do... Gdzie to jest? Aha, tylko to się robiło chyba przy demonicznym ołtarzu. Zaraz to pójdę sprawdzić, tylko wezmę jeszcze jedną rzecz, zrobię. O, tak, dużo lepiej. Wyczyszczony ekwipunek. To się chyba robiło przy demonicznym ołtarzu, demon altarze. Zaraz to sprawdzę. A nie, mefriorek owadu, tylko tych sztabek jest 24 potrzebne, a nie 20, tak jak myślałem. Dobra. I od dzisiaj będziemy sobie korzystać z Excalibura jako naszego podstawowego miecza. Widzę, że nam idealnie starczy sztabek, super. Prawdziwy Excalibur zadaje tyle samo, ale ma teraz dodatkowo projectile, które są jest ich dużo więcej niż w przypadku właśnie prawdziwego nocnego ostrza. Na dodatek jest szybszy i jest jeszcze nie ulepszony. A ulepszyć go powinniśmy, żeby był troszeczkę mocniejszy. Ponadto po ich połączeniu prawdziwego nocnego ostrza i prawdziwego Excalibura oraz jednego specjalnego materiału, którym jest zniszczony miecz bohatera, jesteśmy w stanie zrobić jeszcze potężniejszy miecz, ale to przyjdzie na to jeszcze kiedyś pora. 13 sztuk złota, trochę drogo. Szybkość użycia? Tak średnio. Może w sumie być. No, 10% większe obrażenia i szybkość użycia o 12%. Super. Podoba mi się 96 obrażeń. Będziemy z niego właśnie korzystać, gdyż jest po prostu szybszy. Mimo, że jest trochę mniejszy, ale jest na pewno szybszy. A wypuszcza z siebie właśnie takie fajne różowe projectile. Nocne ostrze może sobie odłożyć tutaj do osobnej skrzyni. I ja bym zobaczył, czy już mi się na coś rozrosło więcej. Tu już widzę, też mi się rozrósł kolejny blok. Super. Tu na dole nadal nic. Ja się prześpię chwilę w łóżku. Poczekam, aż się to całkowicie rozrośnie, zrobimy sobie jakieś większe zbiory i zrobimy jeszcze kilka rzeczy chciałem z tego chlorofilu zrobić. Bo jakby co, jak śpicie w łóżku, leci czas 3 razy szybciej, to również wszystko się dzieje w świecie 3 razy szybciej, czyli rozrastają się, wiemy, zepsucia 3 razy szybciej, rosną wam plony 3 razy szybciej i chyba nawet właśnie zielnica się rozrasta 3 razy szybciej. Tu też widzę, mi się rozrósł. Super. Chciałem się czekać, żeby tutaj farmie cokolwiek urośnie, bo to strasznie długo rośnie. Te farmy są dla takich osób, które nie lubią się grzebać w tym błocie w dżungli, żeby szukać tej zielenicy, tylko żeby zawsze mieć ją pod ręką. Ja sobie jednak troszeczkę chciałem ten proces wydobywania przyspieszyć. Bo chciałem sobie jeszcze zrobić te dwa miecze oraz
oraz tą włócznię, bo pamiętam, że one miały chyba jakieś ciekawe działanie. Jeśli się nie mylę. Ogólnie te miecze są bardzo mocne, ponieważ mają dosyć wysokie obrażenia. Właśnie. Zielonicowa szabla ma całkiem szybkie, jest całkiem szybka i zadaje aż 71 punktów obrażeń. Ponadto ona wyrzuca z siebie taki pył jakby, gaz, który zadaje też całkiem spore obrażenia. I mamy też zielonicowy claymore, który jest bardzo powolny, ale za to wystrzeliwuje taką zieloną kulkę energii. A bodajże zielonicowa partazyna działa podobnie, też wyrzuca z siebie taki zielony obłok właśnie trucizny. To chciałem sobie po prostu sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie, czy to tak właśnie działało. No teraz przynajmniej wiem. Zielenica to jest jedna z moich ulubionych chyba ród, chyba ulubiona. Tak naprawdę. Bo można ją właśnie hodować, a ja uwielbiam hodować wszelakiej typu maści rzeczy. Tylko sobie to może do Arms Dealera jeszcze na chwilę, bo chciałem sobie kupić od niego dużo amunicji, by móc ją przerobić na tą taką zielonicową amunicję. Dobra, mamy jeszcze 25 sztabek, powinien nam na luzie starczyć na dosyć sporą ilość. 60, dobra. Aż nam widzę kul zabrakło, tyle tego mamy. No i git, o to nam właśnie chodziło. Dobra, ja sobie tylko jeszcze tutaj powrzucam te wszystkie rzeczy. Różdżka z dżungli, przedmiot wyglądu. To sobie wrzućmy go gdzieś tutaj może. No strasznie to powoli się rozrasta. Niebywale. Jestem ciekaw, czy tu przypadkiem nie ma gdzieś zielenicy dookoła niej. Ale chyba nie, bo tu nigdzie nie ma biomu dżunglowego. No, z wyjątkiem tutaj, ale to jest dostatecznie daleko. I to właśnie zastanawia, czemu tak się wolno rozrasta. No cóż, tak czy owak to się rozrasta w takim czy innym tempie, ale działa na pewno. I to mnie cieszy. Super są naboje z zielenicy, naprawdę mi się podobają, w szczególności jak ma się mega rekina ze sobą, to już w ogóle. A nie, ono się widzę więcej rozrosły, tylko mi na mapie nie pokazywało. Dobra, czyli to działa, o kurde, sporo tego widzę. Naprawdę całkiem sporawo. Zobaczmy jak tam na dole, bo widzę, że mi to po prostu na mapie widzę, tego nie odczytało. Tu też widzę, że się całkiem sporo rozrosło. Dobra, ja myślałem, że to jest dużo gorzej. No czyli super, farma działa jeszcze lepiej niż sądziłem. No tak patrzałem, to na mapie mi się to po prostu nie odnawiało, to widzę, że to w zupełności normalnie działa. Wystarczy tylko chwilę poczekać. Czyli taka informacja. Zielenica jest blokiem, który nie odnawia wam się na mapie, w sensie nie pokazuje wam się na mapie, kiedy się pojawi. Warto coś takiego wiedzieć. No czyli się to normalnie rozrasta. Ja sobie poczekam, aż ten blok mi cały urośnie, będę miał taki jeden fajny zielonicowy klocek, on go gdzieś pokażę. A te będą sobie faktycznie zbierać te rudy, jak już będą takie całkowicie wyrośnięte tutaj paski. No czyli fajnie. To normalnie działa. Już się bałem, że faktycznie coś zrąbałem, ale to wszystko gra i buczy jak najbardziej. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek z hodowania właśnie zielenicy tego chrolofilu wam się podobał. Mam nadzieję, że teraz każdy będzie znał zasadę, na jakiej polega właśnie hodowanie chrolofilu. Pamiętajcie, że 25 bloków zielenicy nie może znajdować się 25 bloków zielenicy na obrębie 40 bloków w lewo, w prawo, w lewo, w górę i w dół. W odległości 40 bloków nie można znajdować się więcej niż 25 bloków zielenicy, a na obrębie 140 bloków nie można znajdować się więcej niż 150 bloków zielenicy. Takie musicie mieć, znać zasady. Zielenica rozrasta się tylko po błocie. Pamiętacie, że jeśli bloki błota znajdują się w dżungli, to niektóre bloki błota mają szansę na zmienienie się właśnie w blok zielenicy, ale rozrastanie trwa dużo krócej niż rozrastanie się od zera, niż pojawianie się od zera tej zielenicy. No i co? Wpadajcie wszyscy na Discord, do którego link jak zwykle zamieszczam wam w opisie filmu, jakby ktoś chciał zawsze z kimś pogadać. A właśnie, miałem wspomnieć, że stworzyłem na Discordzie dawno kanał tekstowy z memami związanymi z moim kanałem.
Każdy może tam wysłać swojego własnego mema. Powinien się on odnosić do jakiejś serii, w którą gram, jakiegoś momentu zabawnego lub nie. Jakiegoś powiedzenia, czy jakiegoś zabawnego momentu. Każdy chyba wie, na czym polega mem. Ma być po prostu on związany z moim kanałem. Macie tam taki kanał tekstowy. Memy tam będą co kilka tygodni przeglądane na odcinku i każdy będzie tam się mógł znaleźć. Każdego mem ocenię i zobaczę jego, że tak powiem, śmieszność. Ja ich nie będę przeglądać, tylko będę miał taką właśnie niespodziankę podczas odcinka. Chciałem też powiedzieć, że w sumie jeszcze taki mała, no chciałem wspomnieć, że niedawno sobie patrzyłem w ogóle na statystyki kanału, to się przeraziłem, bo zobaczyłem, że miałem 801 subskrypcji, następnego dnia miałem 799, bo ktoś chyba odsubskrybował, albo i dwie osoby, ale następnego dnia już pobiłem rekord moich subskrypcji w ciągu jednego dnia, bo zdobyłem aż 8 nowych subskrybentów, z czego się bardzo cieszę i dziękuję wszystkim, którzy mnie subskrybowali, bo widzę, że ten kanał się powoli rozrasta. No i co? To by było w sumie na tyle. Tak jak mówię, wpadajcie na Discord, do którego link jak zwykle zamieszczam w opisie filmu. Każdy, tak jak mówię, może tam wysłać swojego mema na kanał tekstowy, który znajduje się na głównej stronie. Zawsze miejcie zaznaczony dzwoneczek pod filmem, żeby nie przegapić żadnego filmu, który się pojawia na kanale, ani tym bardziej live'a, chociaż tak jak mówię, live'ów raczej nie będzie. No i co, komentujcie, bo zawsze się staram z wami trochę pogadać w tych komentarzach, odpowiedzieć na każdy komentarz, a to również zwiększa zasięgi mojego kanału i dzięki temu zdobywam większą ilość widzów. No i co, mi nie pozostaje nic innego, się tylko z wami pożegnać, jak to zwykle mawiam, elo, elo. No. Wspaniale ten chlorofil rośnie. Niebywała satysfakcja. Chciałem jeszcze wam pokazać, jak wygląda zbieranie tego łodu. Naprawdę niebywale satysfakcjonujące po dalszym okresie oczekiwania na to. Co prawda nie wszystkie mi się urosły maksymalnie. Nie wszystkie zdążyły urosnąć maksymalnie. Tam brakuje chyba, tu jednego klocka brakowało. Tu widzę dwóch brakuje, ale tu jest na przykład już wszystko. No i to będzie sobie właśnie w ten sposób powoli rosnąć. Niby to w sumie nie dużo, ale zawsze będziemy mieli pod ręką trochę źrenicy chrolofajtu w razie czego. Mógł sobie z niego robić amunicję. Mamy wyłącznie w sumie z tej farmy maksymalnie 60 sztuk tego i tam jeszcze na dole mam 25. Tu na dole jest taki duży, fajny, cały zielony klocek. Mega satysfakcjonujący. No i git. Niech to sobie tutaj dalej rośnie.